Cześć wszystkim, mam na imię Magda. Znajdujemy się dzisiaj w pięknym ogrodzie przy hotelu Pańska Góra w Jaworznie. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam tego terenu. Ja dla Was będę dzisiaj prezentować okularki balistyczne takich firm jak S, Bole oraz Uvex. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać moja prezentacja dla Was. Teraz Wam zaprezentuję okulary firmy S, model Crossbow, akurat z wizjerem clear, czyli przezroczystym. Zobaczycie, jak na mnie wyglądają. Także oprawki leżą rewelacyjnie, jestem zachwycona. Także tutaj nie mam żadnych luzów na nosku, przy schylaniu czy ruszaniu głową w ogóle mi się nie zsuwają, dlatego ta gumka po prostu z tyłu jest możliwa tutaj do zakupu, do zestawu, natomiast uważam, że nawet przy właśnie tak smukłej twarzy, jaką ja mam, nie ma sensu, bo okulary bardzo, bardzo dobrze leżą tutaj na nosie. Jeśli chodzi o design, no sami widzicie, że naprawdę robią wrażenie. Wiem, że wielu mężczyzn bardzo lubi ten model i jest bardzo popularny, chociaż uważam, że kobiety nie odstają i również lubimy takie nowinki modowe, dlatego jest to też mój jeden po prostu z ulubionych modelów okularów na rynku, z racji tego, że naprawdę mają bardzo fajny design, bardzo dobrze leżą. Jeśli chodzi o wizjer przeźroczysty, no jest bardzo, bardzo użytkowy. No, ja osobiście najczęściej właśnie używam tego wizjera Clear. Ma wiele zastosowań. Radzi sobie świetnie, jeśli działamy w terenie, gdzie jest duże zaciemnienie, gdzie mamy mało słońca. W takim mocnym nasłonecznieniu czasem brakuje jakiegoś troszeczkę ściemnienia, natomiast uważam, że bardzo dobrze sprawdzają się w każdych warunkach. No i osobiście bardzo, bardzo polecam ten model również dla kobiet, ponieważ oprawki bardzo dobrze leżą nawet u osób ze smukłą twarzą. Zabieramy się do testów w strzelaniu tarczowym. Czas na małe podsumowanie modelu Crossbow, najbardziej lansiarskich okularków, które dzisiaj miałam przyjemność testować. Idealnie pasują dla osób ze smukłą twarzą, które mają problem z doborem odpowiednich okularów. Naprawdę oprawka leży wyśmienicie, tutaj nie ma żadnych luzów, dlatego osobiście nie odczuwam potrzeby tutaj montowania tej dodatkowej gumki, która by trzymała jeszcze mocniej te okulary na głowie. Design mają naprawdę rewelacyjny, bardzo mi się osobiście te okulary podobają. Wiem, że wielu mężczyzn też jest zwolennikami tego modelu, także wiem, że w szczególności mężczyźni interesują się tym modelem, aczkolwiek mogę polecić go również dla kobiet, bo oprawka jest na tyle dobrze dopasowana, że kobiety ze smuklejszą twarzą też będą zadowolone z użytkowania tych okularów. Takim rozwiązaniem uniwersalnym jest wizjer Clear,
który ja najczęściej używam. Osobiście się przyznaję, jeśli przebywam właśnie na jakichś wyjazdach, gdzie jestem cały dzień, do późnego wieczora, nawet czasem z nocą, są to po prostu uniwersalne szkiełka. Są to uniwersalne szkiełka, które w każdych warunkach bardzo dobrze sobie poradzą. Są po prostu neutralne. Ja osobiście uważam, że to razem z modelem Crosshair najlepszy wybór dla osób, które mają smuklejszą twarz, właśnie dla kobiet. Także tutaj naprawdę kobiety będą zadowolone z wyboru tego modelu okularów. No i przede wszystkim pamiętajcie, ubierajcie okulary, bo jest jeszcze tyle pięknych miejsc do zobaczenia, a panowie muszą jeszcze tyle pięknych kobiet zobaczyć w swoim życiu, także dbajcie po prostu o swoje oczy.